Volvo V90. Słysząc to, myślimy: limuzyna dla prezesa albo wielkie rodzinne kombi. Bezpieczeństwo, elegancja, dostojność. Tymczasem ten samochód ma mniej niż 5 sekund do setki. A pod tym kawałem blachy prawdziwe dzieło sztuki. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. To pierwszy odcinek w nowym roku, także dla Was wszystkich zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. A skoro o nich mowa, chwila dla partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, w którym sprawdzicie historię używanego samochodu, którym jesteście potencjalnie zainteresowani. No bo zobaczcie, jak kupujecie samochód używany. I nieważne, z komisu, z ogłoszenia czy od sąsiada, to przeważnie tak naprawdę nic o nim nie wiecie. I w tym momencie, pobierając raport Car Verticala, w dużym stopniu minimalizujecie ryzyko wtopy. W jaki sposób? Ano w taki, że z raportu dowiecie się, czy samochód, na który zaraz macie wyłożyć pieniądze, nie był na przykład skradziony. Albo sprawdzicie, czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu. Idziemy dalej, jeśli ten samochód ma gdzieś niefabryczny lakier, to ze zdjęć dowiecie się, czy ma za sobą jakąś niewielką obcierkę, czy może jakiegoś dużego dzwona. A jeśli tak, to sprawdzicie nawet orientacyjną kwotę, jaka była potrzebna do jego naprawy. Jeśli chcecie sprawdzić takie rzeczy i wiele innych, to pamiętajcie o pobraniu raportu, tym bardziej, że z linka, którego macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także serdecznie polecam, a my wracamy do testu. Dobra, słuchajcie, przyznam się na samym wstępie bez bicia, że ja w modelach Volvo, które mają dwa oznaczenia, jestem wręcz zakochany. Te dwa oznaczenia to T8 i BW, albo BIW. I może nie będę się Was starał zarazić tą swoją miłością, ale postaram się ją Wam jakoś wytłumaczyć. Zacznijmy od pierwszego oznaczenia T8 i w tym celu zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów. Wraz z silnikiem elektrycznym generuje on 455 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to aż 709 Nm. Jak to w Volvo, prędkość maksymalna ograniczona jest do 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 4,8 sekundy. A no i powodzenia w zamknięciu maski. Przypominam o wzroście Grześka. Ale zanim przejdziemy dalej, tak jak zawsze, to musimy się tutaj trochę zatrzymać. 4,8 do setki. Ponad 700 Nm. Pomyślcie, jak to brzmi, mówimy o silniku benzynowym. To nie jest diesel. Żeby Wam to jeszcze bardziej uświadomić, o czym my mówimy, to ten samochód ma prawie 5 metrów i waży ponad 2 tony. Poniżej 5 sekund. I też, żeby od razu było jasne, ja ostatnio miałem sporo szybkich samochodów, Cupry VZ, Focus ST, to były samochody sportowe. Ten kloc na papierze jest często szybszy nawet od hot hatchy. Ale ze sportem to on ma tyle samo wspólnego, co ja z kulturystyką. Więc też od razu, żeby Was te cyferki nie zmyliły, nie lećcie jutro po V90, żeby się ścigać z hot hatchami. Ja oczywiście sobie żartuję, zaraz to wszystko rozwiniemy bardziej, ale żebyście mieli pogląd na cały samochód, zróbmy tak jak zawsze, czyli zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 448 litrów. I to oczywiście nie jest mało, ale myślę, że wielu z Was, którzy patrzą Volvo, do tego kombi, no to raczej szczęka Wam nie opadła. I tu oczywiście dwa aspekty. Pierwszy, właśnie można spodziewać się więcej, ale drugi, to jest plug-in. Te wszystkie baterie trzeba gdzieś w takich samochodach schować. To zabiera przestrzeń, przeważnie z bagażnika. I tak też stało się tutaj, ale ja muszę przyznać, że chociaż można spodziewać się po tak dużym Volvo czegoś więcej, przynajmniej w cyferkach odnośnie bagażnika, to ja na przykład tutaj zmieściłbym się tak, bez żadnego problemu. To jest bagażnik, który na moje potrzeby byłby w 100% wystarczający, no ale oczywiście wszyscy te potrzeby możemy mieć różne, więc pamiętajcie, jeśli V90 T8, to sprawdźcie bagażnik, nie wierzcie na słowo czy na swoje wyobrażenie, że na pewno wystarczy. Może być różnie. No i lecimy dalej, siadamy na kanapę. Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu i miejsca przed kolanami mam bardzo dużo, ale z miejscem na stopy nie jest już tak dobrze. Czuć wyraźne ograniczenie, mogę je schować pod fotel kierowcy tylko do pewnej odległości i tutaj też polecam się przypasować, szczególnie jeśli miałby tu jeździć ktoś wyższy niż ja, bo nad głową
odnośnie mojego wzrostu i mimo, że mamy tutaj bardzo duży dach panoramiczny, ja się umieszczę, nie ma tego miejsca jakoś bardzo dużo, ale zobaczcie na Grześka. On ma już 192 cm, siedzi sam za sobą, to też zaznaczę, i ani przed kolanami, ani nad głową nie ma tu jakiejś ogromnej przestrzeni. Zmieści się oczywiście, żeby było jasne, ale znowu jestem przekonany, że wiele osób, patrząc na ten samochód z zewnątrz albo po prostu co do swojego wyobrażenia Volvo V90, może spodziewać się czegoś więcej. Także podsumowując, to jest oczywiście samochód oferujący czy w bagażniku, czy na kanapie dużo miejsca, ale jestem też przekonany, że znajdzie się sporo osób, które spodziewały się tutaj czegoś więcej. No i przeskoczmy też do przodu, zajmujemy najfajniejsze miejsce w tym samochodzie, czyli miejsce kierowcy. No i tak, materiały są oczywiście bardzo dobrej jakości. Odnośnie designu ja nie chcę się wypowiadać, bo każdy z nas lubi co innego, więc jednemu to się będzie podobało, drugi powie, że wolałby gdzieś tablet, trzeci powie jeszcze co innego. Powiem swoje zdanie. Ja w tym wnętrzu, traktując to jako całość, czuję się fenomenalnie. Chociaż nie jest oczywiście tak, że nie ma się do czego przyczepić. Po pierwsze, zobaczcie, nawet w takiej wersji z, nazwijmy to, drewnem, mamy tutaj bardzo dużo piano black. To jest oczywiście magnes na kurz, to się pewnie będzie rysowało. Na szczęście nie ma tego gdzieś tutaj, więc w miarę do przeżycia. No ale tutaj znalazło się go całkiem sporo. Ale z takich elementów bardziej praktycznych, to ja mam często w Volvo jeden problem. On się może wydawać błahy z jednej strony, ale z drugiej chyba nie. Gdzie tutaj odłożyć telefon? Bo w teorii jest tutaj takie miejsce, gdzie teoretycznie można to zrobić. Jest ono też skonstruowane, przynajmniej teoretycznie, w taki sposób, że podepniemy ten telefon do USB-C. Wejścia też mamy tutaj w środku, ale na przykład mój telefon, to jest S22 Ultra, tutaj się po prostu nie mieści. A nawet gdyby się zmieścił, to jeśli włożymy tutaj telefon i tu powiedzmy kawę, no to nie będzie to najbardziej wygodne miejsce na świecie do trzymania telefonu. Błahostka, ale z drugiej strony przecież wszyscy mamy smartfony i gdzieś to trzeba trzymać, na przykład na dłuższej trasie, więc trochę bym się tutaj przyczepił. Druga rzecz to zegary. Ja przyznam, że tak się przyzwyczaiłem do zegarów Volvo i takie polubiłem, że one są dla mnie bardzo czytelne, bardzo eleganckie, bardzo fajne, tylko one są albo takie, albo możemy sobie je zmienić i na środku zamiast mapy nie mieć nic. Możemy mieć jeszcze jakieś wskazanie z mapy, ale tak naprawdę to jest mapa albo nic. To jest trochę dziwne, bo dzisiaj, gdy każdy kombinuje, aby tych ustawień, tych funkcji dopasowania czegoś do siebie było jak najwięcej, no to tutaj w zasadzie tego nie ma. Albo może jeszcze inaczej, jak ustawicie sobie tutaj na środku nic, no to to po prostu trochę dziwnie wygląda. O, może to będzie lepsze określenie. Bo nie każdy chce mieć tutaj mapę, żeby się tu coś ruszało, wyświetlało, więc możemy zmienić na nic, no i jest taka dziura. Dziwne. No ale to też umówmy się, nie jest to jakaś wielka wada samochodu, nie jest to nic strasznego. Ale wyświetlacz. I tutaj jest sprawa też troszkę bardziej złożona. To jest oczywiście model, gdzie mamy już te wszystkie systemy od Google'a wgrane w samochód, że to tak powiem. Nie chcę w to bardzo wchodzić. Mówiłem już o tym parę razy, ale powołam się tutaj na Grześka, którego widzieliście przed chwilą, bo on od chyba 4 lat jeździ Volvo. Ono jeszcze wtedy nie miało wgranych tych asystentów i ten system był troszkę inny. I on jak tutaj wsiadł i tym wszystkim się pobawił, to powiedział, że ta zmiana wcale nie jest na lepsze. Po pierwsze, ten system w pewnych miejscach jest dość wolny. I to są takie miejsca, gdzie on powołał się na przykład swojego samochodu, gdzie miał bezpośrednie porównanie i tam jest to zdecydowanie szybciej. Myślę, że warto o tym wspomnieć, chociaż tego Wam teraz nie pokazuję, bo jest on konkretnym przykładem, konkretnym użytkownikiem, więc zna to z praktyki. Ja co prawda w Volvo spędziłem dużo czasu, no ale nie tyle co on, więc aż takiego porównania nie mam. I chcę to zrobić właśnie z dwóch stron. On jako użytkownik uważa, że to jest zmiana raczej na gorsze. Ja jako osoba, która jest tutaj raczej neutralna, bo po prostu nie byłem przyzwyczajony do tamtych systemów, no bo nie mam Volvo, nie miałem jak się do tego przyzwyczaić. To do tego nowego przyzwyczajam się szybko. Dla mnie to jest spoko. Fajne jest to, że nie muszę za każdym razem łączyć telefonu, tylko mam tutaj na przykład mapę googlowską, z której ja korzystam non-stop, nawet jeżdżąc na co dzień gdzieś tam po Warszawie, bo po prostu widzę korki. Mi się to bardzo podoba. Natomiast ci, którzy oglądają moje testy, wiedzą, co powiem za chwilę. Klimatyzacja, wszystko dotykowe. Z jednej strony dobrze, chociaż tyle, że to się tutaj wyświetla cały czas i możemy sobie zwiększyć czy zmniejszyć temperaturę, ale jak chcemy bardziej pokombinować, zmienić skąd to powietrze ma wiać, zmienić temperaturę u pasażera i tak dalej, to musimy to wszystko rozwinąć, potem w to wszystko trafić, także niestety. Ale znowu może powołam się na Grześka, on jeżdżąc już od kilku lat Volvo, też ma to wszystko dotykowe, on powiedział, że tak się do tego przyzwyczaił, że wręcz to lubi. Także być może ja zawsze gadam bez sensu o tych klimatyzacjach, ale spędzam w tych samochodach naprawdę dużo czasu, mówię o swoim zdaniu, ja tego cały czas nie lubię.
Ale dobra, wystarczy o tym, przechodźmy powoli do najważniejszego, a jedną z tych rzeczy są na pewno fotele. I nie wiem, rzućcie po prostu na nie okiem. Ja patrząc na te fotele, nawet jeszcze na nie nie siadając, wiem, że będzie mi wygodnie. To są jedne z najlepszych, najwygodniejszych foteli, jakie w ogóle są na rynku. One są świetnie wyprofilowane. Miękkość, czy też twardość, są tutaj na kapitalnym, takim optymalnym poziomie. Trzymanie boczne, wiadomo, nie jest takie jak w samochodach sportowych, ale to nie jest sportowy samochód, mimo tych danych. Ale przykładowo wczoraj zrobiłem 320 km i ja w zasadzie kończąc trasę, to nie się cieszyłem, tylko było mi smutno. Raz wygoda, dwa oczywiście grzanie, wentylacja, ale masaż. To nie jest taki masaż jak często w samochodach, że to jest takie bardziej mizianie, że wy czasem nie wiecie, czy ten masaż w ogóle włączyliście, a on działa od 10 minut. Tutaj jest szybkość masażu, różne programy, intensywność. Jak włączycie sobie ten najmocniejszy, to naprawdę to mega czuć. I też jadąc sobie pół godziny i takiego masażu używając, to naprawdę czujecie się zrelaksowani, czujecie, że ten masaż był, a siedzicie w samochodzie, nie byliście w żadnym gabinecie, więc fantastyczna rzecz. Ja te fotele uwielbiam, jestem w nich zakochany i między innymi przez nie Volvo staje się tak rewelacyjnym samochodem na długie trasy. Jeśli natomiast dla kontrastu miałbym się do czegoś przyczepić, to pewnie będzie to dziwna rzecz i być może wielu z Was powie, co ja gadam, ale ja uważam, że ten samochód powinien być trochę lepiej wyciszony. Wyjaśnię, on jest dobrze wyciszony, ale ja mam coś takiego w głowie, że jeśli samochód jest typowo na trasę, a to jest samochód typowo na trasę, to tu powinna panować taka totalna cisza. Jest bardzo dobrze, ale nie jest rewelacyjnie. A ja chciałbym, żeby było rewelacyjnie, więc może się czepiam, ale takie mam wrażenia. Także to taki minus, a teraz znowu wróćmy do tego, od czego ja w zasadzie zacząłem, czyli to T8. 455 koni, ponad 700 N, mówią to chyba trzeci raz. Ale jak to się sprawuje w praktyce? I po co to w ogóle jest w takim samochodzie, który do ścigania się przecież nie służy? To powiem Wam, że o ile to może wydawać się dziwne i niepotrzebne, mówią o takiej mocy w tego typu samochodzie, to pojedźcie w jakąkolwiek trasę i zrozumiecie mnie po 3 minutach. To, co daje wersja T8, ta cała moc, newtonometry, to jest taki totalny spokój. Jakiekolwiek wyprzedzanie tym samochodem, czy to na drodze, która ma jeden pas, czy dwa pasy, tak jak autostrada, ale często ktoś Wam zajeżdża drogę, te wszystkie ciężarówki, autobusy, ale też właśnie na tych węższych drogach, wyprzedzanie jakiegoś tira. Robicie to tak szybko, tak sprawnie, że nie wiem, jak to przekazać, ale jeśli jeździcie, czy jeździliście dużo na takich drogach między miastami i musieliście dużo wyprzedzać, to wiecie często, że po takiej 5- czy 6-godzinnej trasie wysiada się z samochodu w pewien sposób zmęczonym. I też często na to zmęczenie wpływa, nie wiem, czy używać słowa stres, no bo nie boimy się jeździć samochodami, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Jakiś tam rodzaj stresu związany z tymi wszystkimi wyprzedzeniami. To tego tutaj nie ma. Bo Wy zawsze macie takie poczucie, że zdążycie i że zrobicie to bez żadnego problemu. I tak samo na autostradzie, gdzie wiadomo, że tego jest mniej, ale jednak też wiecie, jak jeździ się po polskich autostradach. To nie jest niestety tak, że włączacie 140 tempomat i sobie lecicie. Co chwila ktoś jedzie wolniej, szybciej, coś się dzieje. Wyprzedzanie tym samochodem, nawet na autostradzie, to jest taka przyjemność, że nie da się tego przekazać. Musicie tego spróbować sami, jeśli chcecie zrozumieć, o czym ja mówię. I tutaj właśnie od mocy ważniejsze są te newtonometry, moment obrotowy. To jest coś niesamowitego, jak to wszystko działa w praktyce. Jasne, ten samochód mimo takich danych gdzieś tam na zakrętach, to auto nie jest po to. Zauważam jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest cecha tego samochodu, czy może tak po prostu jest w V90, ale ten samochód jest bardzo ciężki i to bardzo czuć podczas hamowania. Jak zaczniecie tym szaleć, tak to nazwę, to żebyście się nie zdziwili właśnie odnośnie hamulców. Ja parę razy miałem tutaj takie dość mocne hamowanie i działaniem hamulców zachwycony nie byłem, a może to jest raczej takie odczucie, że to jest naprawdę ciężki samochód i nie tak łatwo go wyhamować. Natomiast co jeszcze fantastycznego robi T8? To jest plug-in, więc wiemy, że to jest hybryda. Raz jeździ na prądzie, raz jeździ używając silnika benzynowego i przełączanie między benzyną a prądem, tak to nazwę, jest kompletnie niezauważalne. Może nie kompletnie. Wiadomo, że jak się włączy silnik benzynowy, to go słychać, ale jego bardziej słychać niż czuć. A to bywa różnie. To wcale nie jest reguła. Tutaj ta płynność działania tych jednostek to jest 10 na 10. I to jest jedno. A drugie to spalanie. Jak ktoś nie umie jeździć takim samochodem. Między innymi taką osobą byłem ja, gdzie ja na pierwszych testach miałem po kilkanaście litrów spalania
Volvo z silnikiem T8, bo wiadomo, że to nie jest tylko V90. Ale jak się tym nauczyłem jeździć, to jest na przykład taka kropelka, której trzeba się słuchać. Trzeba się, że tak powiem, mieścić w jej wskazaniach. To jak nauczycie się jeździć tym samochodem, to Wasze wyniki dwutonowym klocem, który ma 700 N i prawie 500 koni, mogą być na niesamowitym poziomie. Przykładowo, w mieście możecie tym samochodem spalać 6,5 litra. Na szybkich trasach będzie gorzej, to wiadomo, ale przypominam rozmiar tego samochodu i moc tego samochodu. To, co tym silnikiem da się zrobić odnośnie spalania, to jest coś niesamowitego. Oczywiście, trzeba tutaj dbać o ładowanie baterii. Ta bateria jest duża. Ona niestety nie ma szybkiego ładowania, więc ono może trwać nawet 5 godzin. To jest dosyć dużo, ale jeżdżąc oczywiście na samym prądzie, spalicie jakieś tam śladowe ilości, bo to będzie pewnie litr czy półtora, czyli w zasadzie nic, ale ja mówię o takiej jeździe hybrydowej, gdzie używamy prądu, używamy silnika benzynowego, to możecie spalać powiedzmy około 6 litrów. Coś niesamowitego. Tylko podkreślam, to jest dla wytrwałych, to jest pewnie dla wybrańców, którzy chcą coś takiego osiągać. Realne spalanie. U mnie wychodzi to w ten sposób, że ja w zasadzie, czy bym nie jeździł w mieście, czy bym nie jeździł na ekspresówce, czy bym nie jeździł na autostradzie, gdzie bym nie jeździł, oprócz dróg podmiejskich takich 90 na godzinę, to ja mam zawsze spalanie około 10 litrów. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak mi wychodzi. Ale podkreślam, ja się nie staram tutaj osiągać wyników jazdy o kropelce. Jeżdżę tak, żeby ten samochód dał mi radochę, oczywiście nie pałuję, nie łamię przepisów, ale jeżdżę dość dynamicznie i takie spalanie tutaj osiągam. Myślę, że na autostradzie spodziewajcie się tutaj około 10 litrów, ekspresówka to pewnie około 8-8,5 i mówię już oczywiście o takiej jeździe po wyczerpaniu baterii, w trasie wiadomo zrobimy to bardzo szybko, więc jeżdżąc praktycznie na samym silniku benzynowym spodziewajcie się czegoś takiego. No i jeszcze jedna rzecz odnośnie jazdy, zawieszenie. I to jest jeden z moich ukochanych samochodów w tym aspekcie, chociaż tutaj oczywiście mogą zaprotestować ci z Was, którzy mnie znają, znają moje testy, bo ja zawsze mówię, że lubię zawieszenia sztywne. Tylko że to też mogę łatwo uzasadnić. To się z reguły tyczy samochodów, w których ja szukam odrobiny sportu. Ja w tym samochodzie, mimo tych danych, sportu nie szukam w ogóle. Ja tutaj szukam komfortu, spokoju, takiej radości z jazdy limuzyną. Bo to jest kombi, ale dla mnie to jest limuzyna. I tutaj zawieszenie sztywne nie jest mi potrzebne, wręcz przeciwnie, szukam właśnie tego komfortu. I właśnie to daje mi ten samochód. Mimo tak fantastycznych osiągów, komfort jest tutaj na najwyższym poziomie. Przejeżdżanie przez jakieś progi. Czasami pewnie słyszycie takie zdanie, że testujący mówi, że przyjemnie jest wjechać w dziurę, przyjemnie jest wjechać w jakieś progi zwalniające. To głupio brzmi, ale w tym samochodzie naprawdę przyjemnie jest to robić. Pewnie też dlatego, że to nie mój samochód. Ale nie wjeżdżam w te progi specjalnie ani za szybko, więc Volvo, nie bójcie się. Dobra, także tyle odnośnie jazdy, a teraz te drugie literki, czyli BW, a jest to skrót od Bowers & Wilkins, czyli system audio. Ja mówiłem o tym milion razy, często mówię nawet o tym, testując inne samochody i jako wzór nagłośnienia stawiam właśnie Volvo z Bowersem. I teraz rzecz trochę dziwna, bo jeździłem wieloma modelami Volvo z tym nagłośnieniem i nie wiem czemu, ale tutaj jest najsłabiej. Nie wiem, czy to jest jakaś cecha tego modelu, czy tak po prostu jest V90, bo ja chyba wcześniej V90 nie jeździłem. S90 na pewno była i tam byłem audio zachwycony, tak jak zawsze w Volvo. I podkreślę, bo teraz porównuję, w kategorii Volvo tutaj nie wiem czemu jest najsłabiej. Tylko, że to cały czas jest tak, że to jest najsłabiej, ale w kategorii Volvo z Bowersem. A ogólnie to nagłośnienie nadal jest przefantastyczne. Jak znajdziecie sobie dobre źródło dźwięku, fajną piosenkę, taką, która ma potencjał, aby pokazać całą jakość nagłośnienia, to wow. Pamiętajcie, że tutaj jest całkiem sporo ustawień, chociaż nie mówię w tym momencie o ustawieniach w już jednym wybranym trybie, bo tam ich bardzo dużo nie ma, ale tych trybów jest dużo. Scena, studio i tak dalej. I moja ukochana sala koncertowa. To naprawdę, to jest samochód, który ma tak fantastyczne dane odnośnie przyspieszeń, mocy, momentu, a ja uwielbiam nim jeździć głównie za audio. Jazda w trasie u mnie kończy się tak, że ja wczoraj, robiąc te ponad 300 km, jak dojeżdżałem do domu, to ja zamiast się cieszyć, że już jestem, to mówię, kurczę, koniec słuchania muzy. I jasne, ja też podkreślam, ja pod tym kątem jestem świrem, ja uwielbiam muzykę, uwielbiam dobre nagłośnienie i to jest właśnie to, co ten model z Bowersem mi daje. Przyznam Wam, że to na pewno nie jest tani system audio, ale gdybym ja miał kupić Volvo, to by był mój warunek nienegocjowalny. Podkreślam, że to jest oczywiście moje wymaganie, ale jeśli muzykę lubicie, to Volvo jest dla Was. No i dobra, będziemy zmierzali do brzegu, ale jeszcze kilka uwag. Mamy tu oczywiście auto hold, ale wolę wspomnieć, bo to nie jest jeszcze oczywiste we wszystkich samochodach. Mamy head-up, który jest fantastyczny, prosty, nie żadne 3D.
Pokazuje nam to, co chce przekazać mapa googlowska, więc też super, ja to bardzo cenię. Mamy oczywiście przefantastyczne światła, tutaj rozwodzić się, mam nadzieję, nie muszę. Tego od samochodu tej klasy po prostu oczekujemy. No i skrzynia. To jest skrzynia ośmiobiegowa. Znowu troszkę odniosę się do opinii Grześka, który jeździ skrzynią poprzednią. On ma V60, no ale wiadomo, to jest podobnie. I jego wrażenia są takie, że ta skrzynia jest naprawdę poprawiona, nie tylko na papierze. Moje wrażenia są takie, że do tego samochodu, o takiej mocy, o takich możliwościach, ta skrzynia jest świetna. Odpowiada mi jej szybkość, odpowiada mi to, kiedy zmienia biegi, jak zmienia biegi. Tutaj nic nie szarpie. Skrzynia jest bardzo fajna i ten drążek. To jest coś takiego innego. Ja ten drążek bardzo lubię, bardzo mi się on podoba i bardzo Wam polecam zobaczyć go na żywo, bo pewnie na wideo ciężko będzie przekazać, jak fajnie to wygląda. No ale dobra, zadajmy w końcu to pytanie. Ile takie cacko kosztuje? Ceny V90 w wersji T8 startują z poziomu 334 900 zł za pierwszą wersję Plus Bright, aby zatrzymać się na 354 900 zł za czwartą wersję Ultra Dark. Alternatywnie można rozważyć słabszego plugina T6, to nadal bardzo szybki samochód, ma 350 koni, a jego cena startuje od 299 900 zł. Przypominam, że mówię oczywiście o cenach katalogowych bez uwzględnienia rabatów, ale też bez uwzględnienia dodatków. A z tych wymienię chociażby wentylowaną tapicerkę ze skóry Nappa za 11 600 zł, panoramiczne okno dachowe za 8250 zł, czy też mój ukochany system audio Bowers & Wilkins za 14 550 zł. No i teraz pytanie, to jest dużo, czy może nie do końca? Bo jasne, to jest furmanka pieniędzy, ale weźcie sobie cennik Mercedesa, weźcie sobie cennik BMW, modeli, które odpowiadają V90, doposażcie je do tego poziomu, no i pogadajmy wtedy. Także nie chcę tutaj wchodzić, bo w klasie premium te cenniki są takie, że często wyposażenie możemy sobie podwoić początkową cenę samochodu, więc to jest temat na oddzielny odcinek, ale podsumuję to może w ten sposób. Chociaż to może być obrazoburcze albo bluźniercze dla niektórych. Jeśli ktoś nie patrzy na pieniądze, nieważne z jakich względów, nie patrzy, bo nie chce albo po prostu ma ich tak dużo, że nie musi, to wtedy dla niego ten wspomniany Mercedes albo BMW będzie pewnie lepszym wyborem, bo obiektywnie to są pewnie samochody, które pod pewnymi względami są lepsze. Mają większą możliwość konfiguracji, więcej bajerów i tak dalej. Ale pewnie większość z nas jednak na te pieniądze patrzy. To właśnie patrząc przez ten pryzmat, jeśli weźmiemy sobie kwotę pieniędzy i to, co za nią dostaniemy w przypadku tego samochodu, to ta sprawa wygląda już trochę inaczej. Bo jeśli nie musicie kupić Mercedesa, Audi czy BMW po to, aby mieć tę satysfakcję dla siebie czy dla kogoś, aby powiedzieć, mam Mercedesa, tylko patrzycie faktycznie na to, co dostaniecie, to w takim Volvo dostaniecie tyle samo, a czasem nawet więcej, ale za mniej. Także tutaj każdy musi odpowiedzieć sobie już sam. Ja w V90 T8 z Bowersem jestem zakochany. To jest przefantastyczny samochód o niesamowitych, a wręcz kosmicznych parametrów. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę miał taki samochód znowu. I przyznam szczerze, że gdybym miał kupić auto w tej klasie, to miałbym naprawdę duży zgryz, czy udać się do niemieckich konkurentów, czy może pozostać tutaj. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy takim samochodem jeździliście, a może takie auto macie. Myślę, że pogadamy sobie o systemie audio, tego się spodziewam. No i czy też Waszym zdaniem ten samochód wart jest takich pieniędzy i czy w ogóle stanowi konkurencję dla Audi, Mercedesa czy BMW? Pogadajmy sobie jak zawsze w komentarzach, a jeśli ten film Ci się spodobał, to zostaw łapę do góry, jeśli Ci się nie spodobał, to do dołu. To naprawdę mi się przydaje, to po prostu pozycjonuje filmy, a to jak wiadomo po prostu wpływa na rozwój kanału. Na rozwój kanału wpływają też subskrypcje, także jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!